A moim państwa gościem jest przewodniczący nowoczesny Ryszard Petru. Dzień dobry. Nadal jest pan przeciwko powołaniu komisarza w Warszawie po tym wszystkim, co pan widział wczoraj? Jestem za tym, aby sprawę jak najszybciej wyjaśnić. Nie wiem w ogóle, po co była ta sesja wczoraj, jeżeli nie byli w stanie powołać komisji, którą planowali. Ale ewidentnie to nie jest tak, że tą aferę można zamieść pod dywan. I w związku z tym, jeżeli okaże się, i to mówię to, co mówiłem od dawna. Jeżeli okaże się, że to nie jest kwestia jednej działki, błędu urzędnika, tylko cały był system rozdzielania działek za 500 zł, które warte są miliony, no to już jest system korupcyjny i wtedy pani prezydent jest za to odpowiedzialna w obu wariantach, jeżeli nie wiedziała, co przyjmuje, że jest prawdopodobne i w wariancie, kiedy wiedziała, jedynym sposobem na rozwiązanie tego zagmatwanego problemu jest wtedy jej honorowa dymisja. Liczy pan na honorową dymisję Hannem Grokiewicz-Waldem? Pan że jest osobą poważną, honorową. Miała wczoraj, tak po ludzku, miała trudną sesję, bo trudno się rozmawia w takich warunkach. Dziwię się, że na taką w ogóle formułę się zdecydowano, bo ta sesja, no, zgodnie z tym, co było przed chwilą w materiale, niczego nie wyjaśniła. A oprócz tego, że wiemy, że wiele osób czuje się poszkodowanych i nie, nie można zwalać wszystkiego na to, że w ciągu 8 lat nie przyjęto ustawy reprywatyzacyjnej. Przypomnę, Pani prezydent Grąbkiewicz-Was jest wiceprzewodniczącą platformy, czyli no miała jakiś tam chyba wpływ na to, co jest uchwalane przez poprzednie ale, rządy. Ale pani prezydent wczoraj zapowiedziała jasno: żadnej dymisji nie będzie. Ja wiem, że zapowiedziała, ale to nie znaczy, że tak nie będzie. Znaczy, wielokrotnie widziałem polityków, którzy mówili, że czegoś nie zrobią, a coś się działo. Pamiętam Leszka Millera, kiedy kilka dni przed kongresem będzie że nie będzie startował, a potem startował. Pamiętam panią premier Beatę Szydło, która jeszcze nie była premierem, mówiła, że Macierewicz nigdy nie będzie ministrem obrony, a jest. W związku z tym widzimy, jaka jest dynamika i rzeczywiście wygląda na to, że to nie jest kwestia jednej działki, tylko cała seria, że ci, którzy chcieli naprawdę odzyskać nieruchomości swoje, czy odzyskać rekompensaty, nie dostawali, a ci, którzy znali ten jedyny kanał za 500 złotych, w cudzysłowie oczywiście, byli w stanie to wyciągnąć. W związku z tym to jest Niestety, to nie jest kwestia tylko braku ustawy. To pokazuje, że system nie działał, albo system działa tylko na rzecz tych, którzy wyłudzali. W Warszawie rzeczywiście działał bardzo specyficzny program 500. Bardzo specyficzny. Wiadomo, komu dać 500 i masz kamienicę. Za, za duże miliony wtedy. Tak. Czy pan nadal czuje się liderem opozycji? Wie pan co, Pan tak, że były wakacje, ale liderem... Ale co, po wakacjach już nie, Nie, tak? nie. Chodzi o to, że tam nie było, nie było sesji parlamentarnej przez ostatnie kilka tygodni. Zaczynamy posiedzenia Sejmu w przyszłym tygodniu. To już Polacy chciałbym, żeby oceniali, kto jest liderem opozycji. Opozycja na przykład w tym przypadku... E, dotychczas to pan wygłaszał takie orędzie jako lider opozycji. Nie ja wygłosiłem. Ale proszę zauważyć, że teraz mamy na przykład, rozmawiamy o Warszawie, no i teraz akurat tak się dzieje, że tutaj za tą sytuację odpowiedzialna jest Platforma Obywatelska. W związku z tym w tym momencie czuję się tak naprawdę jedną opozycją, bo przypomnę, EPIS chyba też nie jest bardzo zainteresowany wyjaśnieniem wszystkiego, bo to nie było tak, że ta kwestia replikacji dotyczyła tylko rządów Hanny Gronki-Wizzualc. Niestety mam obawy, że to mogło być to również wcześniej, aczkolwiek powiedziałem obawy, a niepewność. No właśnie, czy to nie jest tak, że czuje pan swoją szansę, żeby dogonić platformę i ją prześcignąć? Przecież przypominamy sobie sondaże tuż po wyborach, byliście na drugim miejscu, wydawało się, że no, platforma zaraz zniknie, a teraz nie tylko nie jesteście na drugim miejscu, ale przegonił was cookies Wie pan co, trzeba brać średnią sondażę. Mogę powiedzieć, jako ekonomista nigdy nie wolno zbyt, zbytnią wagę przyjmować do jednego odczytu, ważny jest ogólny trend, i jakoś na trend strasznie nie mogę narzekać. Mamy w przyszłym tygodniu 10-11, kongres programowy i jestem przekonany, że będzie mocnym otwarciem, bo nie wystarczy być. A kontrapis trzeba pokazywać jak Polska zorganizować lepiej. Za te same pieniądze, tak, żeby była dobra perspektywa, ludzie mieli op optymizm w oczach, a nie pesymizm. Bo niech pan zobaczy tylko na ostatnie dane, który się mało rozmawia w dyskusjach politycznych, ale drugi, drugi kwartał z kolei spadają nie, inwestycje nie. polskich firm. Co nie, nie? Nie spadają? Nie, może spadają, tylko że zaraz umrzemy. Nie. To nie. Umrzemy, że to dla, dla pana nudne jest, ale to jest bardzo ważne, bo to jest znaczy to mówi, to, to spadek inwestycji oznacza mniej miejsc pracy i to jest bardzo zły trend. A propos trendów. Mówi pan o swoim trendzie. Ja mam wrażenie, że to jest taki wasz trend jest mniej więcej taki jak złotówki do franka, czyli ciągle w dół, ale zostawmy to na razie. Wiem, e... że nie można ciągle w dół, nie? No, tak. Kiedyś człowiek <laughs> będzie musiał odbić. No właśnie, także za, za jest, sami... nadzie jest nadzieja dla frankowiczów. E, ale chciałem spytać o coś zupełnie innego, bo tak naprawdę, panie Ryszardzie, no, wystarczy rzucić okiem w internet, no i w internet, na internet, nie wiem jak się mówi po polsku. W każdym razie, no, czy liderem opozycji może być człowiek, który stał się memem? Więcej memów niż o panu jest tylko Aleksander Kwaśniewski. Wie pan co? I co w związku z tym? Ja akurat cieszę się, że ktoś ma czas robienia memów na mój temat. Wie pan, co najgorsze jest w ogóle w życiu i w polityce: najgorsza jest obojętność. Czyli pana cieszy to, że. Czy powiem panu szczerze, że nie oglądam memów na swój temat? Mam inne tematy, mam co, mam co robić. Ale akurat nie uważam, że to było istotne. Tak, a propos tej dyskusji, uważam, że spadek inwestycji w Polsce jest znacznie ważniejszym faktem niż ilość memów Ryszarda Petru. To prawda, dla Polski, tak, ale dla Pana powinno być zastanawiające, dlaczego akurat o Panu jest tyle. To znaczy, że, to znaczy, że widocznie są tacy, którzy uważają, że jest sens stworzyć mamy. I akurat ja bym odbierał to pozytywnie, bez względu na takie te memy są. Pamięta Pan jeszcze 21 postulatów nowoczesnej? Nie, Mam... nie, będę pan odpytywał ze wszystkich, tak. Boże. Z, Boże. Ze wszystkich pan nie będzie odpytywał? Nie, nie, nie bardzo. Nie, Spodziewałem ale... się tego pytania. Nie, nie, nie. Jestem Bra przygotowany. Brawo. Postulat 21. Nie że domagamy się niezakłamywania historii patriotyzmu, który łącza dzieli. No, ty pan to akurat ostatni dni pokazały. Ja w ogóle byłem zaszokowany wystąpieniem prezydenta Andrzeja Dudy z tym ironicznym uśmieszkiem, w którym sugerował, że przez 26 lat zapomniano o naszych bohaterach zapominano. Nie, nie rozumiem w ogóle wystąpień pana ministra Błaszczaka, który mówi, że agenci podpisywali porozumienia sierpniowe, czy agent podpisywał porozumienia sierpniowe z rządem komunistycznym. Chyba no to jest zakłamowanie historii. Dobrze się stało, że kilka dni później prezydent Andrzej Duda miał chwilę słabości normalności, nie wiem jak to nazwać, i podał rękę. Lechowi Wałęsie, co powinno być normalne, prawda, w cywilizowanym świecie, ale to jest zakłamywanie rzeczywistości. Ja, ja rozumiem, że lepiej jest Nie mówi się rysen. też o. Wie pan, jak nie, to, wydaje mi się, to jest bardzo nietaktowne mówienie o poległych w katastrofie smoleńskiej, bo to wszystko jest. Używamy niewłaściwych słów do faktów, które miały miejsce. Być może, ale chciałem spytać o właściwe słowa, y, których wy używacie. Y, no, Proszę bardzo. Postulat, postulat 20. Domagamy się zwalczania mowy pogardy i nienawiści. Proszę się nie walić w łeb. To nie jest przypadkiem pogarda. Nienawiść? E, no nie wiem. chodziło panu o to, jak ja zareagowałem na reakcję pani Pawłowicz, która swoją, swoją ręką uderzała się w czoło, tak? Sugerując mi, że ja źle mówię. E, I była to naturalna reakcja. E, teraz powiem panu szczerze, że nie wiem, jak by pan zareagował na taką sytuację, ale ja bardziej przejmuję się tymi wypowiedziami, które podsycają agresję. Mieliśmy wypowiedzi księdza Miedlara. No Czyli już. pan się przejmuje wypowiedziami innych, a nie swoimi. Wie pan co, ja o ile pamiętam miałem taką jedną wypowiedź, natomiast to nie, była, to nie było nawoływanie, nawoływanie do agresji. Ja się bardzo, bardzo boję, że to przyzwolenie na tego typu działalności ONR-u, pobicie y, przedstawicieli kodu, po tym mówienie, że oni prowokowali, to, co to oznacza, że co, że my nie możemy, że ktoś, kto ma inne poglądy niż PiS, nie może pójść na uczestnictwo patriotyczne. I chciałem tylko zaapelować do Jarosława Kaczyńskiego, żeby przypomniał sobie film Jurassic Park, że po prostu taką, taką nienawiścią, podsycaniem można wywołać e, takie z jego zwierzaka, który musi wymknąć spod kontroli. I tak oto proszę się nie walić. W łeb doszliśmy do apelu do Jarosława Kaczyńskiego, na tym będziemy musieli zakończyć. Dzisiejszą Dzie rozmowę, prawda? Naturalnie. Mhm, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że będzie pan naszym gościem. Z, z, przy z przyjemnością. Z przyjemnością. Z przyjemnością żegnają się Robert Mazurek i Ryszard Petru. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo.